Cześć, witajcie. Dzisiaj mamy wtorek. Nie, 24 już dzisiaj jest, tak? My z Laloneskiem sobie tutaj jedziemy na spacerek poranny z herbatką. Wstałam, ale już jest lepiej. Powiem wam, że już jest dużo lepiej, bo tak jakoś wstaję zmęczona, ale inny rodzaj tego zmęczenia mojego jest. Tak, pies tam sobie robi fajne rzeczy w tej chwili, psiowe. Toaleta poranna, tak? I cóż wam powiem, że najciemniej pod latarnią, tak? Najciemniej pod latarnią, ponieważ znaleziono ciało dziewczyny, które poszukiwano przez 8 dni. Znaleziono w sobotę, tak? W sobotę znaleziono, tak. Jedziemy po wielkich dziurach. Znaleziono ją. Znaleźli ją dwóch pilotów z helikoptera, ją znalazło. To był specjalny helikopter poszukiwawczy, taki po prostu, który zajmuje się również, jak są jakieś wypadki na morzu czy coś. Oni po prostu ściągają ludzi, czy nawet nie na morzu, po prostu w ogóle w Islandii gdzieś i trzeba szybko transportować ludzi do szpitala. To był tego typu helikopter. I oni po prostu ją zobaczyli, ciało leżące na plaży, i to było pod latarnią, słuchajcie, autentycznie pod latarnią to było. Tam niedaleko stoi taka pomarańczowa latarnia. Ja jeździłam wiele razy w tym miejscu, jest ciekawe miejsce. Kto został aresztowany, bo już są twarze pokazane, są, możecie wejść, zresztą na TVN24 tam było już pokazane wszystko, takie to, co ja mówię, o opis w ogóle i zdjęcia tych facetów. Są to młode chłopaki, 25-30 lat, i ja wam powiem, że po prostu patrząc na nich, w życiu by człowiek nie przypuszczał, że oni za takie coś by mogli być w ogóle oskarżeni. Wyglądają całkiem normalnie. Po prostu to jest sprawa, która poruszyła cały kraj masakrycznie. Wszyscy są oburzeni. W sobotę o 16 na ulicy Lojgowego, czy o 16.30, Lojgowego 31, zbiórka, będzie, ruszy protest, nie protest, Boże, protest, wiecznie z tymi protestami, po prostu ruszy marsz upamiętniający po prostu Birnę, i kto chętny jest, może przyjść, dołączyć się po prostu do takiego marszu. To jest Lojgowego 31, to będzie w tym miejscu, gdzie po prostu ulica robi się zamknięta, tam taki rower chyba stoi, tak, metalowy, nie wiem, dawno nie byłam na Lojgowegór, ale 31 to jest w tym miejscu, w którym w lato zawsze ulica jest zamknięta, na dół już tam do Banka Strajty i do Lajketorku. No i co chciałam powiedzieć? Jedynie co mi się nie podoba, to w TVN24 powiedziano, że znaleziono Birnę na plaży koło Reykjaviku. Ta plaża nie jest koło Reykjaviku, ona nawet nie jest blisko Reykjaviku, to jest daleko, to jest około 50-60 km od Reykjaviku, to jest ta plaża dokładnie. Jest to między Grindavikiem a Thorlakshofn. To się plaża nazywa Selvogsvita. Tak, Selvogsvita. I to mówię, to jeżeli ktoś nie wie, gdzie jest Thorlakshofn, to jest między Selfoss a Grindavikiem, tu bliżej już na Grindavik, i tak jak mówię, stoi latarnia i można sobie koło tej latarni tam po prostu to namierzyć na Google'ach, jeżeli chcecie, co on zrobił. Po prostu tam jest łatwy dojazd samochodem i on po prostu ją wyrzucił. To jest na bank. Co tam się do końca stało, nikt na razie nic nie wie. Przyleciał patolog to się nazywa? Nie wiem, do sekcji zwłok, ten lekarz medycyny sądowej, ściągnięty został z Austrii, bo widać, że po prostu albo miał być obiektywnie i nie islandzki, albo po prostu tu takiego nie ma lekarza, który jest aż tak wyszkolony, jeżeli chodzi o taką sytuację, taką kwestię, bo tak jak mówię, tutaj nie wszystko jest i jeżeli czegoś nie ma, to trzeba ściągać. No, pieseczek brudny znowu będziesz, akurat wczoraj ją wyprałam, no widzicie, wyprałam, obraziła się na mnie, no. I nie odzywała się przez 3 godziny, no, przez 3 godziny się nie odzywała. Tak, co jeszcze chciałam powiedzieć, może zmienię już temat po prostu, tak, bo te moje klucze, słyszycie, to jest masakra, taki wielki brylok jest, ale ja nigdy nie mogę kluczy znaleźć.
Nie pijmy na dziurach. Nie pijmy na dziurach. Ja szukam jeden komentarz, na który chcę odpowiedzieć. Powinnam go zaraz tutaj mieć. Niestety coś się stało. Tak, tu mam. Niestety coś się stało z YouTube'em, z komentarzami. I już ktoś do mnie też pisał o tym. Słuchajcie, kiedyś można było kliknąć ten dzwoneczek i wychodziły aktualne komentarze, które dostajemy my, produkujący te filmy, pod swoimi filmami. Dzisiaj tego nie ma i ja Wam powiem szczerze, że jeżeli przychodzi komentarz do jakiegoś filmu albo komentarz pod komentarz, ja już tego nie widzę. Ja muszę bardzo głęboko zejść i każdy komentarz dokładnie sprawdzać. Także nie każdemu już w tej chwili na to odpowiem, jeżeli czegoś po prostu nie zobaczę. Odpowiadam na świeże komentarze pod po prostu nowymi filmami. Te, które się świeżo pojawią po prostu. A to wszystko, co po prostu jest stare, to po prostu no, nie idzie tego zobaczyć. No i druga rzecz jest, ja mam bardzo dużo filmów, bo w tej chwili już jest ponad 400. No wyjdź mi spod kół, no wychodź, no wychodź, co stajesz. I ponad 400 filmów jest i wiecie, jeżeli ktoś mi na film sprzed 2 lat pisze, że coś tam miałaś zielonego, ja powiem Wam szczerze, ja już teraz nie mogę nawet odpowiadać, bo ja nie pamiętam już do końca, co było w tych filmach. Trzeba będzie kupę zebrać, muszę wyjść z samochodu, bo niestety tutaj ona w takim miejscu kupsko walnie, że... A może nie? No nie, no właśnie nie wiem, no. Zrobiłaś tę kupę? No. Zrobiła kupę. Przerwa sekundowa, dosłownie muszę tutaj zebrać tę kupę, bo widzicie, kupy się zbiera. No. Kupy się zbiera, 2 minutki mnie nie będzie. Samochodu chcesz? Ty nie chcesz do samochodu, to jest ciemnie. No, kupa jest. A kupę niestety trzeba zabrać, dlatego że tutaj strażacy robią różne rzeczy i no, trochę głupio by było, jakby któryś wlazł w kupę. Niby na szczęście, ale tak szczerze to chyba z tym szczęściem to jest specjalnie powiedziane, żebyś się nie martwił, że masz kupę pod butem i przez 3 dni ci będą buty śmierdziały. Tak, więc ja po prostu mam problem już w tej chwili z odpowiedziami. YouTube w ogóle to utrudnił w tej chwili. Także samo utrudnienie też jest to, że ja mam... No wyjdź mi spod samochodu, no ten pies dzisiaj wybitnie się nie słucha. 4 dni u teściówki i po prostu jest masakra. No, także po prostu jeżeli komuś coś nie odpowiem, to nie dlatego, że nie chciałam odpowiedzieć. Tylko po prostu albo film jest tak stary, ja naprawdę nie wiem, o co chodzi już w tej chwili. Albo po prostu nie dostałam tego komentarza, tak żeby go zobaczyć jakoś. Ale przeważnie, widzicie, odpowiadam, staram się. Pytanie od Łukasz Król mi napisał. Pytanie pod jednym właśnie z filmików Islandia, film się nazywa. I pytanie jest. Chciałbym się, no, mam pytanie odnośnie treści tego filmiku, mianowicie, czy koszta ubezpieczenia samochodu, które podałaś w wysokości 100-130 tysięcy, to koszta, jak powiedziałaś, miesięczne, czy może jest to składka roczna? Otóż już Wam wszystkim tutaj mówię. W tej chwili ubezpieczenie poszło do góry. Niestety normalni ludzie w normalnych krajach mają zniżkę za bezwypadkową jazdę, a nam tutaj podwyżyli, bo ja będę miała zmianę ubezpieczenia w kwietniu i już zaczęłam po prostu szukać, patrzeć, o co chodzi. I tak jak w zeszłym roku, ja płaciłam 100... Nie pamiętam ile, właśnie to taki problem jest. Ja nie pamiętam, ile zapłaciłam w zeszłym roku za ubezpieczenie, bo ja mam rozłożone na raty na cały rok, czy na 12, czy na 10 miesięcy mam rozłożone, też już nawet nie wiem. Muszę to wszystko porobić od kwietnia na 10 miesięcy chcę mieć, nie na 12. W każdym bądź razie mi podwyżyli ubezpieczenie i pytałam się dlaczego, to się dowiedziałam tylko tyle, że... Mój Jezus, jakie dziury. Że wszystkie ubezpieczalnie w tym roku podniosły stawki. Bzdura totalna, ale niestety to jest Islandia. Robią co chcą. Jest monopol i po prostu chcą sobie zawyżyć, to sobie zawyżą. Taka jest prawda. Muszę poczekać jeszcze może rok. Może mi się uda. Także ten ubezpieczenie w tej chwili kosztuje takiego samochodu, jak ja mam,
od 140, 120 do 180 w Szyjowie. Bo ja to chyba już z mieszkaniem wam podaję, jakoś tak. Bo ja ubezpieczam też mieszkanie w tym. I mówię, chyba sam samochód od 120 do 140 można ubezpieczyć, a reszta to są inne ubezpieczenia. Także to trzeba się indywidualnie pytać, bo oni każdemu indywidualnie naliczają. Ale powiedzmy, że ta kwota będzie 150 tysięcy, prawda? Tak plus minus. Nie z tego co pamiętam, około 140 w tej chwili wyliczyli, a w drugiej ubezpieczalni wyszło 180. Także to są takie kwoty. Dalszy. Bo tu patrzę, bo akurat na zakręcie same dziury jeszcze pies tam lata. Kilka osób mówiło mi, że są to składki roczne. Tak, jednak chciałem mieć pewność, czy to są tylko przejęzyczenie, czy po twojej stronie. No, więc to są składki roczne. Kolejne pytanie odnośnie pełnego opisu aktu urodzenia i zaświadczenia o niekaralności. Czy te dokumenty mogą być w języku polskim, czy być profesjonalnie przetłumaczone na angielski? Przy składaniu CV praktykuje się listy motywacyjne. Słuchajcie, wszystkie dokumenty, które przyjeżdżacie do Islandii, jesteście za granicą, zawsze będą w języku danego kraju. Jedziecie do Anglii, chyba nie składacie dokumentów po angielsku, czy jedziecie do Niemiec i składacie po polsku w oficjalnych urzędach. Wszystko składa się zawsze w oficjalnym języku danego kraju, a że tu jest język islandzki, można złożyć po angielsku. Także trzeba mieć od tłumacza przysięgłego piecząteczkę ładnie, wszystko zrobione i wtedy można to złożyć. Także przed przyjazdem do Islandii, jeżeli się tu już wybieracie, zdecydowaliście się na ten kraj, chociaż ja wam powiem szczerze, ja nie rozumiem, dlaczego jest takie oblężenie w tej chwili. Dlaczego wszyscy myślą, że tu jest tak doskonale, zajebiście i po prostu cudownie. Tu jest okej, ale szału nie ma, miodu nie ma i po prostu trzeba mieć naprawdę dużo kasy w tej chwili, żeby tu przyjechać. Załatwić cokolwiek jest ciężko, i pracę, i mieszkanie, także ja nie wiem, skąd ten szał na Islandii jest i wszyscy, co są w Anglii, stwierdzili, że muszą przyjechać do Islandii, bo tu jest tak super. Ja powiem szczerze, ja jestem przeciw. Ja jestem przeciw i to jest moje zdanie. I po prostu ja nie widzę tych osób czasami tutaj jadących, a potem nie mogących sobie dać rady. Owszem, jeżeli ktoś jest bardzo zdesperowany i uważa, że tu jest tak doskonale i wspaniale, proszę bardzo. Tylko że musicie pamiętać jedno. Będzie ciężko. I język islandzki niestety trzeba znać, a znajomość biegła języka islandzkiego wcale nie mówi, że będziecie pracować w lepszej pracy jak w sprzątaniu, czy w fabryce rybnej, czy w sklepie gdzieś obsługując klientów, bo nawet z wykształceniem niestety tutaj jesteście zawsze obcokrajowcami. Także ja osobiście uważam, że jeżeli o takie coś chodzi, to w Anglii macie dużo większą szansę coś osiągnąć sami, mając wykształcenie, znając język jak tutaj. Wiem, że to wszystko brutalnie brzmi, ale jestem człowiek brutalny i ja mówię jak jest. Dalej, z tymi CV, listy motywacyjne. Oczywiście listy motywacyjne, CV piszemy zawsze. Firmy są na tyle po prostu niekulturalne, że nie odpowiadają na te CV i możemy 50 wysłać, 50 zostawić. I nam się nikt nie odezwie, bo kultura jest niestety tu taka, że nie podziękują, że dostaliśmy, ale nie jesteśmy zainteresowani. Jest głucha cisza i po prostu ciemno jak w dupie jest. O, i ciemno jak w dupie jest. A ciemno jak w dupie po islandzku to ostatnio się uczyłam i wam powiem, że to jest dimt eins och i raskat. Tak, dimt eit och i raskat. Tak, raskat. Nie, raskat. Nie wiem. Raskatinu. No widzicie, właśnie te końcówki mnie zgubiły. No, nieważne. W każdym razie ciemno jak w dupie, jak składacie CV. Może być i bardzo długo, bo niestety są tacy, co składają już od paru miesięcy i nikt się nie odezwał. Także widzicie, kultura pełną parą. A CV online niestety nie złożycie wszędzie albo w większości, dopóki nie będziecie mieli numeru socjalnego islandzkiego, ponieważ tak jest system skonstruowany, żeby nie złożyć. Ale to już wam mogę zdać taki sekret, że jeżeli takie coś się pojawia, to wpisujecie numer ten 00000000000. No, to powinno przejść. Także 60 kreska 40.
ale to też już nie wszędzie przychodzi, ale był taki trik. Czy przedstawia się pracodawcy świadectwa pracy? Jeżeli jesteście na Islandii, jest to któraś praca, to pracodawca sobie dzwoni po prostu do drugiego pracodawcy i się pyta, słuchaj, przyszedł do nas do pracy, chcemy zatrudnić taką osobę, jak ona się tam u ciebie spisywała, kto to jest. I po prostu oni między sobą wyjaśniają, że na przykład jest ok, nie ma problemu, albo był problematyczny, albo nie przychodził do pracy. Prawo też stanowi, że jeżeli nie dostaniemy pracy przez taką osobę, to możemy ją podać do sądu, zaskarżyć. No ale jak my to udowodnimy, co oni tam sobie powiedzieli? Też bzdura, prawda? Może to prawo kiedyś funkcjonowało. Ty już jesteś brudna. Ojej, taki ładny wyprany pies, już brudny. Tak, czy one powinny być tłumaczone na język angielski? To już wszystko zależy po prostu, jakie mamy te świadectwa pracy. Jeżeli mamy w jakiejś profesji i staramy się o pracę w danej profesji, to oczywiście. No i słuchajcie, no czy one mają być tłumaczone na język angielski? Tak, oczywiście, mają być tłumaczone co najmniej na język angielski. Najlepiej, żeby po islandzku były. Ja mówię prawdę teraz. No jak, jeżeli składamy do pracy, do islandzkiego zakładu, z pracy mamy z Polski dokumenty, no jak możemy po polsku je komuś dać, Islandczykowi, który nie zna języka polskiego. Jesteśmy na Islandii, tu jest język islandzki. I po prostu, no, one muszą być co najmniej po angielsku. Jeżeli pracowaliśmy w sklepie spożywczym, to jego to nie będzie raczej interesowało. To po prostu jest tak, jakby nie było nic. Jeżeli mamy jakieś takie, nie wiem, w szpitalu jako pielęgniarka pracowałyśmy, oczywiście, to możemy takie mieć. Jeżeli jesteśmy jakimś gościem od komputerów, oczywiście możemy takie coś mieć po angielsku, jeżeli mamy, nie wiem, w jakiejś innej profesji, w zawodzie, w którym chcemy tutaj złożyć, po prostu jesteśmy po studiach, tak, wtedy możemy złożyć takie coś z Polski, ale szczerze mówiąc w innych raczej może być to po prostu nieprzydatne, ale jeżeli ktoś to ma i chce to tłumaczyć, im więcej papierów, tym zawsze lepiej, wiadomo, prawda? No, piesek, ty już tam sobie czekasz, cwany jesteś, bo wiesz, że o, my tutaj zawracamy, tak, zapachy różne są, wąchamy. Ja się już bardzo boję, że te pudle gdzieś tu idą i po prostu ona mi znowu ucieknie z tym moim psem, a baba była tak bezczelna, że gdybym mogła, to bym ją gołymi rękoma normalnie na tę plażę tam wywiozła też. No nie wywiozę, nie martwcie się, tak tylko gadam, ale naprawdę bezczelna, chamska taka baba, że masakra. Przydałoby się jej po prostu, nie wiem, przygadać coś mocniej, chociaż ja jej przygadałam dosyć mocno. Jej przygadałam, że jest bezczelna, chamska i po prostu niekulturalna i że nie ucieka się z czyimś psem. Co jeszcze tutaj? Dziękuję za temat, dziękuję serdecznie za pomoc w temacie, jak z całego vlog, za całego vloga. Twoja wiedza jest wręcz nieoceniana dla osób myślących o emigracji, będących już na miejscu. Jeszcze raz pozdrawiam. Tak, moja wiedza jest taka, że niestety ja jestem człowiek brutalny i po prostu ja mówię często jak jest. Często też ja nie potrafię wam odpowiedzieć na różne pytania, na przykład w jakim sklepie kupić jakąś bluzę, coś było ostatnio, ktoś się pytał, bluzę termiczną. Ja nie chodzę po wszędzie, nie chodzę po wszystkich sklepach, po prostu ja funkcjonuję to, co potrzebuję. Ostatnio się złapałam na tym, że potrzebuję wymienić sobie garderobę do spania całą, ponieważ już się bardzo mocno zużyła, a się przyzwyczaiłam w tym spać i tak śpię i mi nie przeszkadza. Ale widzę, że zaczynają się dziury robić, po islandzku dziury w skarpetach na przykład. Jak idziecie gdzieś, są dziury, ludzie mają dziury w skarpetach, albo im tyłeczki ładnie facetom zwłaszcza wystają, jak się nachylą, taki na przykład pan hydraulik i mu wystaje pół tyłka. No. Także słuchajcie, mną się tam za bardzo nie przejmujcie, w sensie, że ja tu gadam, że jest tragedia, że jest koszmar, horror i w ogóle tu w tym kraju jest okropność, ale taka jest prawda, w sensie po prostu, słuchajcie, musicie być świadomi po prostu tego, że jadąc tu, chcesz do samochodu, chodź, bo tu jest, jaka ty czarna jesteś, nie no, masakra, ten pies jest czarny, chodź, włożymy cię do samochodu, po prostu ja teraz idę ją wystawić do samochodu, chodź, lala! Tam dół. Tata. Dobry pyseczek szybko wskoczył. Kuleczkę może dostać. Tu mam w kieszeni takie kuleczki. Widzicie, przy smaki już jedna się zgubiła. Dobra, potem. O, tam jest. Ketla, łap.
No, masz zajęcie. Masz zajęcie, pół godziny kulki szukaj. Chodzi mi o to, że po prostu ja widzę, jakie są realia i ja widzę w tej chwili po prostu, co się dzieje, jak ludzie się męczą na przykład ze znalezieniem pracy. Ja widzę, jak są wykorzystywani gdzieś i po prostu przykładem jest Damian z Dianą i po prostu na razie, jak na razie im się to wszystko nie powiodło w tej chwili tak, jak miały być plany, które były na samym początku, aczkolwiek i tak dobrze im idzie, także ja nie mówię, że im się nie powiodło, im się powiodło jak najbardziej, kochani, im się powiodło jak najbardziej, oni są dumni, ja jestem też dumna, że im tak idzie, ale po prostu to nie jest to założenie, które było przed przyjazdem do Islandii i w trakcie tutaj początków pierwszych paru tygodni. Po prostu numer socjalny tak szefowa im załatwiła, że przedłużył się o parę miesięcy, także pół roku na Islandii dopiero w czerwcu będą mieli, a przyjechali we wrześniu. Także widzicie, to jest tak, w tej chwili pracują w innym miejscu i też tam był po prostu problem w sensie takim, że zmieniły im się godziny pracy. Te godziny pracy są i dłuższe, i w inne dni tygodnia, soboty, niedziele. Także widzicie, po prostu to nie jest taki hop-siup, a CV mają też poskładane w różne miejsca, są to wykształceni ludzie, także wiecie, no po prostu mówię, tutaj dużo wszystko zależy od tego, ale po dziurach jadę, wszystko bardzo dużo zależy od szczęścia, od znajomości, od tego, kogo my na swojej drodze spotkamy. Może być owszem tak, że ktoś przyjedzie i od razu dostanie swoją wymarzoną pracę. A potem problem pojawia się ze znalezieniem mieszkania, bo powiedzą Polacy, że jo, spoko, nie ma problemu, przyjeżdżaj, trzy kaucje, kaucja za mieszkanie, 3-miesięczna, plus jeszcze miesiąc trzeba mieć, żeby mieć to, żeby dostać kontrakt, trzeba mieć numer swój socjalny, numer socjalny po iluś tygodniach, dopiero pierwszy taki namiar jakiś tam będzie w ogóle czegokolwiek, że coś już jest, on oficjalnie nie będzie w komputerze, w systemie, także znowu są problemy. No i następny problem, wynajmujemy prywatnie, ktoś chce referencję i skąd mamy wziąć te referencje, jak przyjeżdżamy sami, nikogo nie znamy, także zostaje pokój albo coś na czarno sobie wynająć, a w tej chwili jest taki ruch, tak jest ciężko wynająć, że po prostu cokolwiek wynająć, są takie sumy, po prostu nawet jeżeli będziemy mieli to szczęście, po prostu suma, kwota za wynajem mieszkania jest przerażająco wysoka, naprawdę ceny są jak w Nowym Jorku tutaj. I ja nie wiem, co do czego ten kraj zmierza. Jest coraz gorzej, mamy bardzo zły rząd i będę dalej narzekać na nasz rząd. I po prostu oni zabierają biednym, dają bogatym, wysyłają sobie na tortole do raju podatkowego i po prostu teraz nie wysyłają, bo ich sprawdzają, ale mają tam ulokowane kupę kasy i po prostu oni się nam w twarz śmieją w rządzie, że nam tutaj jest biednie i po prostu nikt nie ma kasy. Ale tak jak mówię, Islandia też nie jest dobrym miejscem dla ludzi, którzy chcą swój własny biznes robić, jest bardzo ciężko i w Anglii na przykład właśnie macie szansę otworzyć chociażby swój zakład, nie wiem, jakiś fryzjerski czy coś. Tutaj jest bardzo ciężko, bo właściwie wszystkich ceny rujnują cenę. Także no mam nadzieję, że po prostu nie odstraszyło Was to ani ode mnie, ani od Islandii, tylko ma to Wam na celu uświadomić, lepiej wybadać zanim tu przyjedziecie, żebyście po prostu nie byli w ciemnej dupie, za przeproszeniem. Bo wiecie, przyjechać gdzieś samemu, jak się nikogo nie zna, to po prostu jest, może być porażka. No i jeszcze tylko tak powiem, zaraz, bo nie widzę, gdzie ja w słup jadę. Wam powiem jeszcze jedną rzecz, że po prostu często jest tak, że ludzie piszą tu do mnie i ja jestem zła na to. To ja już powiem, ja jestem zła na to i takiego czegoś ja już po prostu nie toleruję, dlatego ja przestałam pomagać też ludziom, ponieważ widzicie, gadam i mi się ciężko bardzo wjeżdża, no normalnie masakrę robię. Fuj, jak ten samochód śmierdzi, spaliny same. Fuj, otwieraj się tam okno, bo cię tu uduszę, zasnę. Nie lubię jednej rzeczy. Są ludzie, którzy mówią, o, bo ja sam przyjeżdżam na własną rękę, a potem ja pomagam i się okazuje, że on tu ma kuzyna, wujka, kurde, pół rodziny tutaj jest, albo są koledzy. No to sorry, albo przyjeżdżasz sam i faktycznie nie wiesz, o co chodzi, albo po prostu naprawdę nikogo nie masz.
Także ja po prostu już mam uczulenie na takie osoby i mi bardzo przykro. Ja mówiłam, w tym roku ja będę szczera do bólu i chociaż nie zawsze to będzie przyjemne, to po prostu ja wam powiem, co myślę. No, dobra, idę się napić mojej herbatki, wyciągnąć psa, jemy śniadanie i jadę z kolegą w jedno miejsce załatwić parę spraw. No, dobra, na razie, trzymajcie się, cześć!